Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Położę sobie zarówki. O, może będzie tak lepiej. Słuchajcie kochani, jest poranek. Ja niedawno wstałam, będę sobie robić śniadanie, no i nagram dla was kolejny vlogtober. Powiem wam, no czuję się nawet okej. I teraz będę sobie szukać coś do jedzenia. Bułeczki moje zrobione. Więc sobie je chyba zjem z serem może. Mam już te rzeczy, sobie w międzyczasie wyciągłam. Ja się w ogóle pomalowałam znowu, także fajnie. No i mam tak ser. Będę robiła bułkę sobie. Mam masło, no i papryka. Takie będzie moje śniadanie na szybko. Jest bardzo piękny dzień dzisiaj, mega słoneczna pogoda. Nie wiem, czemu nie chcę mnie za bardzo tu doświetlić. Czemu te światła takie kiepskie. Zrobiłam sobie dzisiaj warkoczyki. Mega cienkie są. Ale wiecie, odbuduję te włosy. I tak ja słuchajcie, genetycznie po mamie mam cienkie, nie? Ale widzę po starych filmach, że miałam ich troszeczkę minimalnie więcej, nie? Gdzieś o połowę. O połowę więcej, więc. No, mówię, na razie mam cienkie, ale już wprowadzam, słuchajcie, te kolejne rzeczy do odżywiania. Dobrze mi widać? Dobrze. Wprowadzam te kolejne rzeczy powoli. Teraz mam zrobiony dzisiaj rosół, słuchajcie. Wczoraj właśnie z tego rosołu robiłam sobie barszcz, taki wiecie. Teraz robię sobie zawsze na szybko taki barszcz, że mam zrobiony właśnie wywar rosół z mięsa i z warzyw. Biorę sobie go trochę, dodaję takich gotowych startych buraków ze sklepu, co się kupuje i na to, słuchajcie, daję koperek, ziemniaki wcześniej ugotowane, sól, pieprz i śmietana. I wychodzi taki barszczyk. Bo przynajmniej przyjdą święta, no to mam normalnie barszczyk. W ogóle zastanawiałam się, co w tym roku na święta i będę chyba robić sałatkę jarzynową. To będzie dla mnie kolejny etap. Będę robić sałatkę jarzynową, właśnie barszczyk zamiast pierogów, bo ostatecznie stwierdziłam, że nie będę chyba robić z mąki ryżowej pierogów, no bo wiecie, ja po tym ryżu czuję się dziwnie i nie wiem, czy do końca chcę, więc to kochani, będę robić kluski śląskie, które będą miały w środku właśnie ziemniaki, twaróg i właśnie będzie ziemniaki, ser biały, tam wiecie, cebulka i będą z tego robione kluski śląskie i to będzie właśnie zamiast pierogów, do tego będzie barszczyk, sałatka jarzynowa, no i ciasta, słuchajcie, ciasto z owocami, sernik z kajmakiem, no takie rzeczy, nie? Takie rzeczy sobie wymyśliłam, może zrobię papryki pieczone, zobaczę, słuchajcie, co mi tam, o, wiecie co zrobię jeszcze? Leczo. Wegetariańskie leczo zrobię, że będzie cukinia, papryka, nie wiem jak z pomidorem, słuchajcie, bo z pomidorem jeszcze u mnie tak średnio jest, ale jakby się udało przez miesiąc pomidorka przetestować, no to myślę, że wtedy takie leczo pełnoprawne będzie, a jeśli nie, to i tak będzie zarąbiste, bo ja już robiłam, słuchajcie, bez pomidorów, kroję paprykę teraz, robiłam bez pomidorów i też było dobre. Więc no, cieszę się, że to idzie do przodu, że słuchajcie, jem koperek, zieloną pietruszkę, że te takie żelazowe rzeczy, nie, co są, mięso, no. Też chciałam sobie brokuły, może sobie wprowadzę w tym miesiącu brokuły i w ogóle w listopadzie też mam zaplanowane, słuchajcie, wizyty u lekarzy, angiologa, ponieważ muszę te moje żyły trochę ogarnąć, wiecie, bo dzieją się dziwne rzeczy. Bo czasami właśnie jak długo stoję, to bolą mnie żyły, żeby po prostu, żeby mnie zobaczył, żeby mnie, wiecie, obejrzał, żebym zrobiła jeszcze kolejne badanie, bo ja, wiecie, robiłam już Dopplera na tą część tutaj właśnie szyjną, robiłam na nogi, ale chyba na nogi sobie zrobię jeszcze raz, bo zaczęły mi, słuchajcie, pękać naczynka na nogach i chcę się za to wziąć, bo ja, słuchajcie, w rodzinie mam właśnie ze strony rodziców no te zmiany jakieś takie żylakowe i tak dalej, więc będę chciała to zbadać, kontrolować.
Może sobie zrobię jeszcze raz USG tarczycy. Nie wiem, zobaczymy. Robiłam, słuchajcie, w 20... W którym? W 23 robiłam. Tak, na początku tamtego roku robiłam. A takie badanka, te inne, no to wiecie, to u mnie się zawsze rozkłada na dłuższą ilość czasu, bo... No bo to trwa, bo to wiecie, to się płaci, albo się czeka. I przez to, że to się tak przeciąga, no to wychodzi 2 lata czy coś, nie? Dobra, kochani, ja tutaj się rozgadałam, ale chowam te rzeczy. Chowam te rzeczy. I zabieram się za jedzenie. Wiecie, co mi się w ogóle dzisiaj śniło? Że sprzątałam lodówkę. I myślę, że to jest chyba dobry czas, żeby w końcu się za to wziąć i posprzątać tą lodówkę porządnie. Także na pewno przed świętami postaram się jeszcze posprzątać. Także kochani, mam tu te moje bułeczki. O, są widocznie. Tu jest bułki z serem, papryka, tak jak wam mówiłam. Idę to spożyć i się połączę z wami na kanapie i sobie pogadamy dalej, bo w sumie nie mam jakiegoś określonego planu na ten vlog, ale chcę dla was nagrać dzisiaj właśnie znowu 3 filmy, no bo jak mam makijaż, no to fajnie by było z niego skorzystać, no i co? Widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, jestem. Ja tu właśnie mam włączony Hotel Paradise, powiem wam. Oglądam tak w kratkę. Na samym początku byłam bardziej wkręcona, a teraz bardziej tak... Nie do końca mi pasuje, wiecie, ta atmosfera tam. I tak oglądam bardziej, wiecie, z nudów, a nie żeby tam śledzić jakoś szczególnie to. No, oglądam, na telefonie mam taki kanał. Czekajcie, bo coś mi, mam tu powiadomienia. Taki kanał mam, słuchajcie, który się nazywa Super Sklepy. Pokażę wam go. Super Sklepy i to prowadzi jakaś dziewczyna, właśnie chyba Sylwia, jeśli się nie mylę. I tak to wygląda. I tutaj, słuchajcie, na tym kanale są same takie przeglądy sklepów. I tutaj jest Lidl, Pepco, Action, Home & You. I to są, wiecie, wraz z nową kolekcją, z nową gazetką, to są pokazywane po prostu rzeczy, jakie są. I słuchajcie, ja sobie weszłam na Pepco i Action i przepadłam. Normalnie tyle fajnych rzeczy jest. Ja chciałam, słuchajcie, w sobotę pojechać do Pepco. I nawet już, słuchajcie, wyszłam z domu, już stałam na przystanku. Ale nagle, no, poczułam się gorzej, nie? Nie wiem, czy to nerwica, no być może, bo byłam też taka trochę zestresowana. Ale bardziej myślę, no u mnie to jest zawsze razem, że jak mi się nietolerancje, wiecie, pobudzają i te jelita nie do końca przyjmują, to też właśnie razem z nerwicą potem mnie to blokuje, nie? Ale pojadę na pewno, bo chcę sobie, słuchajcie, chcę się obkupić i w Pepco, i w Action, zwłaszcza w Action, bo chciałam właśnie sobie kupić jakieś rzeczy papiernicze nowe. Bo te osoby, co są ze mną dłużej, to wiedzą, że ja lubiłam sobie kolorować tymi, czekajcie, bo tam mam na półce, aquamarkerami. I właśnie chciałabym sobie dokupić jeszcze tych aquamarkerów, jakieś nowe kolorowanki. No tak, wiecie, to troszeczkę uzupełnić, tylko się zastanawiam, bo strasznie mam mało miejsca tutaj, nie? Półce, tak jak widzicie, no wszystko jest pozajmowane, tu na dole są kubki z... właśnie z kina, tutaj są właśnie gry planszowe, jakieś figurki, tam są też gry planszowe i nie za bardzo mam miejsce. Jakbym chciała, słuchajcie, nawet ozdoby dać, czy właśnie więcej takich rzeczy papierniczych, no to niestety nie mam miejsca, albo mam mało miejsca i zastanawiam się właśnie, bo tutaj na tej półce koło mnie, tu, są właśnie gry planszowe, nie? Dajstron, tu masz 5 i tam jest 6. No i parę gier takich zwykłych, normalnych. Tam z tyłu też widać trochę bałagan, no bo tutaj stoi oczyszczacz powietrza i moje ubrania, w których wychodzę, typu na przykład płaszcz, nie? I powiem wam, i też chciałam się was zapytać, jak jest taka mała przestrzeń, to co można zrobić, żeby to jakoś bardziej uporządkować. Bo ja już naprawdę wszystkie z tych półek, czy nawet w kuchni, te, czy nad lodówką, tak jak mam półkę, mam pozajmowane. Zastanawiam właśnie, co zrobić, żeby to lepiej
poukładać, żebym ja mogła zagospodarować, słuchajcie, chociaż jedną półkę, na której mogłabym postawić ozdoby, oprócz tej tutaj górnej, która jest. Czekajcie, bo tutaj jest ten paradise. Tą górną półkę tutaj, co widzicie, to chciałabym właśnie zagospodarować na te świąteczne ozdoby, no nie? Tak jak było w zeszłym roku. Tutaj mam, słuchajcie, pociągnięte światełka na wzdłuż szafki, tak samo jak na oknie mam tutaj też światełka, nie? Jeszcze dojdzie choinka. Choinka powinna stać tam, gdzie oczyszcza, czyli nie wiem, słuchajcie, jak mam to poukładać. Za tą szafką tutaj, co jest, są te też, słuchajcie, kartony, są plakaty. No naprawdę, muszę to jakoś przeorganizować, bo nie pomieszczę się tutaj. Nie wiem, gdzie ta choinka, słuchajcie, będzie stała. Naprawdę, nie mam pojęcia. Dlatego jak macie jakieś patenty, to dajcie znać właśnie na układanie w szafie. Może jakieś takie elementy wiszące, do których można coś wsadzić, albo jakieś wieszaki. Słuchajcie, ja tu oczywiście nic nie mogę wiercić, to musicie to wziąć pod uwagę, że ja w ścianach nie mogę wiercić. Tylko bardziej coś tak do postawienia. Tak myślałam, że tam, gdzie stoi ten oczyszczacz, żeby może jakąś taką szafkę postawić. Taką cienką, żeby część rzeczy postawić, ale nie wiem, czy sobie nie zagracę znowu, nie? Też bym chciała, słuchać jakiś stół tutaj mieć. Ja nie mam w ogóle stołu tutaj, ani w kuchni, ani w salonie. Słuchajcie, kupiłam, więc będę musiała ten... Może macie jakieś do polecenia? Taki stół, właśnie w Ikei, jakiś konkretny jeden, żebyście mi nazwę napisali. Taki powiedzmy na 70 cm blat i żeby się może jakoś składał, albo żeby, wiecie, bo chciałam go tam tutaj dać, gdzie miotła jest, tu. Bym go dała pod szafkę i żeby on stał i był trochę takim kuchennym stołem, wiecie, jako blat roboczy. I też na przykład na planszówki, żeby sobie pograć. Jakbyście mi coś polecili konkretnego, tylko właśnie albo drewniany, albo jakiś taki, wiecie, z tworzywa, nie? Ja, słuchajcie, no potrzebuję, nie? Bo nawet coś, po prostu jak będą święta, czy rozłożyć stół, czy do planszy, no to, słuchajcie, jak sobie podsuwam tą szafkę, gdzie stoją planszówki tutaj pod łóżko i na niej gram. Albo na łóżku, nie? Jakieś super wygodne, bo potem mnie plecy bolą, jak się, wiecie, tak krzywo siedzę i tak dalej, nie? Więc jak macie do polecenia jakiś fajny stół, taki nie za duży, to dajcie znać, to sobie znajdę na Ikei i sobie zamówię, żeby to było przed świętami. Tak to co? Jest poniedziałek, tak jak mówię. Pogoda jest bardzo ładna, bo jest błękitne niebo. Coś tam jeszcze, słuchajcie, wam nagrywałam ze sklepu chyba. Albo już wam to wrzuciłam. Kurczę, bo jakieś tam materiały miałam na telefonie, ale nie pamiętam teraz. W każdym razie, jeśli coś znajdę, no to polecam teraz. A jeśli nie, no to lecimy dalej. O, przeczytam wam. Paradoksem jest to, że kobiety, które są tak dobre w troszczeniu się o innych, bardzo często nie potrafią się zatroszczyć same o siebie. Wy widzicie? I to jest normalnie prawda, nie? Ja to wiem po sobie, bo ja wolę komuś pomóc, niż się zająć sobą i, wiecie, i zadbać o siebie i o swoje potrzeby, tylko właśnie wolę się poświęcić komuś. I to jest czasami błąd, bo niektórzy nie zasługują, słuchajcie, żeby się poświęcać, nie? To jest prawda. Dlatego, kochani, troszczymy się o siebie, dbajmy o siebie. Czasami stawiajmy siebie na pierwszym miejscu, bo niektórzy, są oczywiście ludzie, którzy potrafią docenić nasze starania, którzy się odwdzięczają, wiecie, czy słowem, czy gestem, czy coś, a są takie osoby, które korzystają i potem nic, jakby nic w zamian, no nie? Więc takich ludzi to trzeba, wiecie, odsuwać od siebie i starać się po prostu żyć w zgodzie z samym sobą. I tyle, ile dostajecie, tyle od siebie dajecie. Ja taką zasadę wyznaję, nie? Dlatego mi się tak te relacje z tymi moimi znajomymi tak przeczesały, nie? Bo ja tak starałam się, wysłuchiwałam, słuchajcie, byłam, jak były kryzysy w związku. Słuchajcie, ja się tak przejechałam na tych moich znajomościach, bo
I dlatego u mnie się przeczesało to wszystko, wiecie, te znajomości różne, bo ja widziałam, że to jest jednostronne, nie? Że ja, jak były problemy w związku, to byłam, jak były jakieś różne problemy w życiu, to byłam, a jak u mnie coś się działo, no to nie mam czasu, jestem w pracy, jestem zajęta, poszłam z chłopakiem gdzieś tam do parku i wiecie, i cały dzień sobie czekacie na odpowiedź, no. Także widziałam, takie jednostronne znajomości to ja już się nauczyłam, żeby po prostu odcinać, a już tym bardziej, słuchajcie, te toksyczne, już tym bardziej, nie? Także kochani, kończę tego vloga. Dajcie koniecznie znać, jak będziecie gdzieś widzieć na 2025, bo chętnie sobie kupię. Co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Zamówiłam sobie książkę. Ale to może w następnym filmie będzie. Mam nadzieję, że uda mi się ją w końcu dostać. W sensie, bo została zamówiona w sobotę, ale wiadomo, niedziela jest nieczynna, więc mam nadzieję, że dzisiaj przyjdzie. Będzie do odbioru w galerii w Empiku. No i co, kochani, kończę. Ściskam was ciepło. Do następnego. Pa, pa!